Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już piąty odcinek przygód z Raton Hackettonem w Assassin's Creed 3 Tyrania Króla Waszyngtona, epizod pierwszy Hanniba. Dobra, to wiecie co? Od razu przejdę się po tą skrzynkę, bo od razu ją zobaczyłem na mapie, na minimapie. Więc od razu ją otworzę, żebym nie musiał się zbytnio z tym grzebać, i idziemy w stronę misji. Dobra, otworzymy sobie na lajciku i myślę, że dzisiaj zakończymy epizod pierwszy. Ja tam nie będę zbierał wszystkich skrzynek, bo mi na tym nie zależy. Jakąś część mogę zebrać, to nie ma sprawy, ale nie wszystkie, bo to by czas mi zabrało. O, proszę. Maksimum strzałek, strzałka z liną. A tak, bo jeszcze dostałem upgrade tych torebki ze strzałkami z liną. Dobra, ja się już kieruję w stronę misji i myślę, że się tam dostanę bez problemu. Nie będę musiał... O, tu już mamy misję, to spokojnie. Dobra. Okej, możemy już zaczynać misję. Okej, wymierzona sprawiedliwość. It's very dangerous here. Guards everywhere. They stalk the edges of the camp with dogs. These are very good dogs, Radunagedon. Alert, with sharp eyes. If you get even many yards away from them, they yowl and bring the soldiers. O kurde. Thank you. It is not safe here. Go home. You have repaid my kindness. You will succeed, Radunagedon. Goodbye. Ja, dziękuję. A, już? Hot dog wyje? Zamknij już tą paszczą. Macie ją ciszę, no. Ciul. Dobra. Leżeć tu. Dobra. Idziemy śledzić patrol z psami strażniczymi. O, to już automatycznie chodzę. Nie wiem czemu. Złap psa strażniczego. Dobra, rzuciliśmy przynętę. A teraz możemy stąd uciec. A pieseczek sobie będzie szukał. To jest dobry patent na ucieczkę przed psami. Zaraz muszę sobie ustawić jakoś przynętę, żebym nie musiał ciągle... A wiecie co, wezmę tutaj. O, proszę. Żebym nie musiał się tak z tym wszystkim męczyć. Dobra, będę sobie tak przechodził po kolei przez te krzaki, żebym nie musiał się męczyć zbytnio. Spokojnie, mnie się nie pali. Okej, tam zauważyłem kolejne krzaki. Sobie lepiej wezmę teraz przynętę. Albo nie. Poczekamy, aż ten pies tu podejdzie z tym żołnierzem i zwabimy go tutaj. No dobra, chodź tu. No, chodź. Okej. I już możemy dalej iść. Oko. Poszło. Ja od razu wezmę lepiej przynętę, by tak mnie miał zauważyć. O, proszę. Rzuciłem przynętą. Dobra. Nie zabijamy żołnierzy. Żeby potem nie skapnęli się. O, dobra. Tam widzę skrzynkę. Tylko znowu pewnie pies się doczepi. Albo coś gorszego. Sobie chcę trochę przeszukać. Kurde, wyczerpało mi się trochę mocy. O ile w ogóle dam radę przeszukać. Dobra. No, lol.
O kurde, o kurde. Fuck, it's shit. Rzuć tą przynętą. Dobra. Kurde. Chyba to nie da rady przeszukać. Bo normalnie... Normalnie no to by się nie dało. Przestań mi się tu wspinać. God damn it. O, znowu chcesz mięsa? Dobra, wieszcie co, ja stąd spieprzam. Nie da rady, nie przeszukam tego. Kurde. Choćbym nawet, nie wiem, zejszczał się, zesrał ze szczęścia, ale i tak tego nie zrobię, bo no zauważą mnie, no. A ja nie chcę desynchronizacji. Dobra. Tu idzie jakaś grupka strażników. Dobra, my sobie możemy iść. Nie! No za... Aj, no i nie przeszukamy tego, czego chcę. Yes, sir. I'll arrange a detail to escort you immediately. I do not need one. You are acting commanding officer in my absence. If anything should go wrong, well, your widow will provide. Dismissed. Yes, sir. Jaki groźny kozak. Już tak nie będzie kozaczym. Spokojnie, nie na długo. Dobra, możemy go śledzić. No i nie przeszukamy skrzynek, bo będziemy musieli śledzić tego, Putnama. Więc sorry, ale nie zbiorę tego, czego chcę. Chociaż nawet jakbym miał, no powiedziałem już to przed chwilą, ale no nie zrobię tego. Inaczej będzie desynchronizacja bezwzględna. A nawet wykrycie. Więc w dupie mam już te poboczne rzeczy, te skrzynki. Idę za nim. Sobie wezmę lepiej ukryte ostrze. Dobra. Idę dalej za nim. No cóż, ominę tyle skrzynek. Ale i tak przecież wszystko mam na fulla. Tak myślę przynajmniej. Spokojnie minę. Kolejną straż. Zegeneruje mi się żyćko. I biegniemy dalej. No ten put nam się to nawet nie skapnie. Ale bym go chciał zabić. Ale jest on na pomarańczowo, nie na czerwono. A był na czerwono, to już od razu bym się brał za zabijanie. Tak. Od razu tutaj mówię, że wziąłbym się za zabijanie. Dobra, znowu trzeba użyć. Dobra. Ale bym został wykryty. Niewiele brakowało. Dobra, niech mi się to żyćko zregeneruje. Ja się tu dla niego zbliżę. On nie wiem, na co czeka. Powinien od razu jechać. Dobra. Idziemy dalej. Dobra. Poczekamy chwilę. Dziwnie, że on w ogóle nie świeci na złoto, czy tam nie wiem na co. Dobra. Dobra, trzeba będzie mięso wyszykować. Oż, fuck! This jest shit. O kurde. Ale bym został wykryty. Aj! Dobra. Muszę odczekać chwileczkę. Taką małą chwileczkę. Dobra, ruszamy. No niewiele brakowało. Bądźmy szczerzy. A już bym został zdemaskowany. Aj, znowu mi brakuje. Dojdź tam, dojdź tam. Dobra. Dobra, ja idę za nim. Biegnę właściwie. Tak to mi się szybciej energia życiowa zregeneruje. Minę sobie tych strażników. On mnie i tak nie wykryje. To mam go głęboko gdzieś. Kurde, po tym śniegu muszę jeszcze łazić. Aż niewygodnie, no.
Zaraz go zgubię. Jak nic z tym nie zrobię. O, dobra, jest. Idziemy sobie za nim. Dalej. On ma w dupie to, czy mnie tam zauważy, czy nie. O, to już tutaj. O, nawet jest skrzyneczka. Taka już od razu na otworzenie. No i dotarł but nam do Arnolda. Odwróć uwagę, walając niedźwiedzie. Uwolni niedźwiedzie, nie zabijając, nie alarmując strażników. Dobrze, tak też zrobimy. Okej. A gdzieś to był stuk siana? Dobra. Ja bym odczekał tą chwilę, żeby mi się żyćko zregenerowało. Dobra. I uwalniamy niedźwiedzia. He! Nagle stanął sobie! No panie Bear, zaraz ci uwolnię. No dobra, uciekamy. Oh yeah. Zaraz zobaczycie. Ale naskoczył. O kurde, to było epickie. Mocne właściwie. Tam, złapią go. No, teraz otworzyli drzwi, a my tam przyjdziemy. Invisible. Dobra. Damy sobie teraz radę. Mam was w dupie. Czarnej dupie. O, potem skrzynkę się przejdziemy przy okazji. I odczekamy. A on nawet mnie zauważył. Jaki dureń. No powinienem już być wykryty, ale dobra. Jak już wolicie. Aha, dobra. To włączymy sobie. O, jest. Pan Arnold Benedict. Ciul! Ah, krew się polała. Wymierzona sprawiedliwość. Full synchronization. Pięknie. Udało się. Stój taśnie. Ale ładnie padłeś. I kolejna śmierć. Jak to było w Asasynie. You escaped me once, but today you die. Who are you? What is happening? You know who I am. I've never seen you before in my life. Washington's apple. He uses it to control men. You have to believe me. I was not in my right mind. What you did at West Point was of no one's mind but yours. West Point? I never set foot in that fort in my life. Please. Washington. He's gone mad. You have to bring him down. He's no more a man, but a monster. Find Benjamin Franklin in Boston. He can help you. But you have to... You have to free him. Co? Chyba se jaja robisz. I to wszystko? No to śpi, Benedykcie, Arnoldzie. Obróć się, synek! Ale jedną, o kurde. Tak. I epizod ukończony, o tak. Zaraz będzie jeszcze epilog pierwszego epizodu. Znaczy właściwie taki wstęp do drugiego epizodu. I za chwileczkę zakończymy odcinek. No, właśnie teraz zostaje przewożony tutaj nasz synek. A dobrze, bardzo dobrze. A tobie? It's a shame about old Arnold, but I had to laugh at your expression when I hit you.
Great big eyes, and then out! Out like a light! God damn you, Putnam! A z tobie zmuchnę tą łepetynę z twojego życia. You woke up just in time. We're arriving in Boston. Town that will soon be mine. Ja jasne. Się przekonamy. Washington will love it. Look, sir. The man who defied you. Wkurza mnie ten twój głos, wiesz co? I give him to you as a little gift. Odpieprz się od mojej czapki! O! Wykorzystaj siłę. No co ty, nie umiesz się uwolnić? Wstydziłbyś się. Masz kurde moce, a nie uwolnić się nie może. Mhm. Ta jasne. Zobaczymy jeszcze. O, irytujesz mnie już powoli. Ale cię wykończę kiedyś, spokojnie. No i dobra, zakończymy już tu. Tak, ciąg dalszy nastąpi. Kończymy już to odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał pierwszy epizod. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Żegnam się to już z wami. Dziękuję wam bardzo i na razie.